Witam serdecznie. Dzisiaj Opelek Mokka X z 17 roku z silnikiem 1.4 stukonnym. Na początek powiem, bo to akurat w tym wyposażeniu, bo to jest wersja Enjoy, mamy czujnik deszczu i czujnik zmierzchu. Tak mi się ładnie rymuje, także chciałem sobie na początku to dodać. Natomiast macie auto wyposażone w felgi aluminiowe, relingi. Chodźmy do tyłu. Chodź. Bo trzeba klapę otworzyć i zobaczyć, co mamy z tyłu. A z tyłu mamy piękne koło dojazdowe z zawarkiem i tak dalej. Cóż, ładnie wyprofilowane fotele materiałowe. Tutaj już zamykam drzwi, a to zostawię i wejdźmy do środka. Jak to w wersji Enjoy bywa, mamy na wyposażeniu tempomat i ogranicznik prędkości w jednym, wskaźnik eko, co też jak ktoś ma ochotę ekonomicznie jeździć delikatnie, to może sobie z tego korzystać. Co tutaj mamy dalej na wyposażeniu? Także trend spalania. No, także tutaj wyposażenie tak właśnie się plasuje. Tu jeżeli chodzi o przebieg jazdy, kilometry, auto ma takie wyposażenie, jakie ma, no bo to Mokka w Enjoyu. Natomiast sam samochód ma niewielki przebieg, troszkę powyżej 100 tysięcy, w bardzo ładnym stanie, serwisowany, klimatronik, radio i wszystkie tutaj elementarne, potrzebne rzeczy są. I trzeba jeszcze tutaj zaznaczyć, że można sobie właśnie pokorzystać z projekcji telefonu komórkowego i Apple CarPlay i Android Auto. To wszystko tutaj się znajduje. Także tyle, jeżeli chodzi o wyposażenie tutaj na szybko. I co? Resztę rzeczy i wszystkich szczegółów technicznych dotyczących tego egzemplarza znajdziecie na naszej stronie papis.pl i do zobaczenia w kolejnych odsłonach YouTube'owych naszych samochodzików. Cześć!